Na leśnej polanie niedaleko wsi Anielin koło Inowłodza stoi symboliczny monument składający się z kamieni polnych ułożonych w kształcie pierścienia. Po środku szańca, w miejscu, w którym wcześniej stał prosty brzozowy krzyż, dziś stoi bazaltowy głaz z tablicą pamiątkową. Piękne dwie wiaty, miejsce, gdzie można zapalić ognisko. Zakaz wiązania koni przy drzewach. A tam w oddali już widać szaniec. Piękny, duży parking. Dookoła emblematy wykonane z brązu, krzyż Virtuti Militari, krzyż walecznych, cztery orły wojskowe i wieniec. Obok znajdują się pamiątkowe tablice pozostałych Hubalczyków. 30 kwietnia 1940 roku w miejscu tym z bronią w ręku poległ major Henryk Dobrzański Hubal, urodzony 22 czerwca 1897 roku. Gdy zginął, miał zaledwie 43 lata. Zasadzkę na jego oddział przygotowała 372. Dywizja Wehrmachtu. Ten legendarny polski bohater narodowy nazywany jest ostatnim romantycznym rycerzem i obrońcą Rzeczpospolitej w czasie kampanii wrześniowej. W momencie kapitulacji Polski wobec hitlerowskiego najeźdźcy on postanowił w mundurze oczekiwać na odsiecz z zachodu, która, jak wiemy z historii, nie nastąpiła. Założyciel pierwszego oddziału partyzanckiego II wojny światowej przez ponad pół roku wymykał się Niemcom, nieustępliwy, walczący do końca. Jednocześnie niesforny, niewygodny, samowolny, działający często wbrew rozkazom. Dla ojczyzny zyskał sobie wśród hitlerowców przydomek szalonego majora, zadając bolesne rany najeźdźcy dysponującemu ogromną przewagą militarną. Oddział Hubala, liczący zaledwie 300 ludzi, wielokrotnie stawiał dzielny opór kilkutysięcznym wojskom niemieckim. Pośmiertnie oznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia pułkownika. W zagajniku Anielina poległ także kapitan Antoni Kosowski-Ryś, podkomendny Hubala. Od kul Niemców padł także koń dowódcy Demon. Każdego roku 30 kwietnia w rocznicę śmierci Hubala odbywa się w szańcu msza polowa i apel poległych. Honorowy patronat nad szańcem Hubala sprawuje 25. Batalion Dowodzenia Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim imieniem majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Miejsce pochówku do dziś nie jest znane, gdyż w tajemnicy został pochowany przez samych Niemców. Przedtem prawdopodobnie jego ciało zostało spalone. Niedawno ukazała się sensacyjna informacja o prawdopodobnym znalezieniu ciała Henryka Dobrzańskiego na cmentarzu w Inowłodzu obok kościoła świętego Idziego. Muszą to jednak potwierdzić badania DNA. Tu 30 kwietnia 1940 roku
Zginął w walce major Henryk Dobrzański-Hubal, niestrudzony bojownik o niepodległość Polski 1918-1920. Człowiek prawy, sławny, jeździec wielki, patriota wierny, przysiędze wojskowej, niezłomny obrońca ojczyzny. Cześć jego pamięci. 1990 rok. Pomimo, że szaniec Hubala znajduje się nieco głęboko w lesie, dojazd samochodem utwardzoną drogą do polany nie nastręcza żadnych problemów. Na miejscu znajdują się altany, ławki i kosze na śmieci.